Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii FIFA 22, kariera menadżera Real Madrid. W poprzednim odcinku doszliśmy do niedzieli, nie dziwnie.
to wykombinowali. Ale znaczy, teraz ważna interwencja. Piłka do Hakimiego. Mbappe, Benzema. Aj, jeszcze mamy piłkę. Vini. Do Benzema. To źle podane było. W zły sposób. Nie tak jak chciałem. Dobrze, zmuszeni są do błędu. I to jest koniec. 3 do 2 zwycięstwo. Byłem naprawdę przekonany po tym, jak przegraliśmy 2 do 0, że już tego nie wyciągnę, bo nie wiem, że przegrywaliśmy, to Villarreal grał po prostu dobrze. Ale mam naprawdę ulgę, i to dużą, bo jednak patrząc na to, że Atletico się nie chce mylić, wolałbym tego nie zostawiać, żeby właśnie zostawiać sprawę tak, że musiałoby się Atletico wyłożyć jakoś. Po prostu ja chcę mieć cały czas to w swoich nogach dokładnie, no bo jak piłkarzem to w swoich nogach. Alaba wraca na to spotkanie następne, 25. kolejka, Deportivo Alaves. No oni mogą być wysoko, pomimo że może się wydawać, że oni powinni gdzieś być w strefie spadkowej, to oni mogą być wysoko. Przynajmniej na początku sezonu sobie dobrze radzili. Chyba że teraz właśnie już ten dalsza część sezonu ich zweryfikowała. No nie, dalej się utrzymałem, 9. miejsce. I to myślę, że troszkę jednak zrobimy zmian małe. Małe zmiany zrobimy. Hazard za Viniego. Fede za Modricia. Za Kroosa Kamavinga. Tutaj Vasquez. I jeszcze tak. Alaba oczywiście. Jak już wraca, to już. Albo Nacho zagrał dobry mecz, więc w sumie zostawmy, tak. Troszkę właśnie pozmieniamy, żeby jednak niektórzy właśnie troszkę odpoczęli sobie na wrażenie przed tym pierwszym meczem z Bayernem. Wrzeczał i tak właśnie sobie tych zawodników większość podstawowych zostawimy na ławce, jakby właśnie byli potrzebni. I możemy zaczynać spotkanie z Deportivo. W końcu nie ma deszczu, ale zobaczymy, jak sobie będziemy radzić w tym meczu. Mbappé, no świetnie tutaj idzie. Mbappé, aj fajnie by to było, jakby strzelił od razu. Na szybko, a nie chciałem, przez przypadek to kliknąłem za szybko. A Mbappé był na spalony chyba, przez to nie chciał tutaj zbytnio ingerować. Długa piłka, Mendy powalczy może? Powalczył, dobrze. Hazard. Świetnie Mendy. Tutaj dubluje jego pozycję i schodzi bardzo dobrze. Chciałem tak troszkę go zaskoczyć, tego bramkarza. Musi tutaj Vasquez uważać, no bo właśnie no szybkość nie jest jego wielkim atutem. Trzeba uważać właśnie Blum na skrzydle, nie kojarzę go. Co to za zawodnik, ale świetnie Vasquez, świetnie. Świetna interwencja. Dwóch tu zawodników będzie ciężko ich tu. No i tu pewnie będzie właśnie podanie na blisko. Vasquez świetnie kolejny raz interweniuje, ale nie było spalonego? Nie było, widocznie był. Właśnie miałem mówić, że no coś mi się wydawało, że to bym powinien być spalony. Vasquez. Jeszcze będzie piłka dla nas. Będzie tak, piłka dla nas. Fede. Piłka wzdłuż linii do Mbappe. Świetna piłka. Kylian teraz wchodzi. Aj, miałem zejść tutaj bliżej na środek i myślę, że ustawiłbym się już pod strzelanie bramki. Na pewno. Faul tam Casemiro. Ale oczywiście bez żadnej żółtej kartki. Martin. Casemiro powinien tu właśnie piłkę tą wygrać i tak robi. Hazard dostaje świetną piłkę. Hazard bez bramki niestety i bez rzutu rożnego. Casemiro. Nie, to jest Mbappe. Przecież to jest Mbappe. Kto by. Znaczy w sumie Casemiro by tak nie uderzył, myślę, pięknie. No, tak nie patrzyłem właśnie na numer, tylko tak na szybko.
I też Kylian Mbappé. Piękna bramka Kyliana. Ładnie sobie przymierzył. Miał dużo miejsca. Ładnie sobie właśnie tutaj na tej linii przymierzył pięknie, naprawdę. Piękny finezyjny strzał. W samo okienko praktycznie. No nie, jednak nie w samo okienko, tak naprawdę mi się trwało. A Kylian dalej pokazuje właśnie, że może ten Suarez aż tak daleko dla niego nie jest. Świetnie Kamavinga tam odebrał piłkę. Benzema. Przejęcie piłki. Eden. Benzema. Nie udał się niestety. Jeszcze Kamavinga pięknie. Kamavinga z główki. Nie chciałem troszkę, żeby to poszło z główki. Oj, teraz to może źle się skończyć dla nas. Bez faulu, tylko pięknie. Alaba wraca i od razu pokazuje, że wraca dalej w najwyższej formie. Aj, było blisko Fede. Blum, wrzutka. No, wybijmy tą piłkę bez problemów właśnie żadnych. Oj, teraz może być ciężko. Jeszcze próbowaliśmy, ale dobrze, Alaba. Dobra interwencja, jest rzut rożny. Wybijamy piłkę. Kamavinga. Tutaj jest szansa na akcję z Mbappe właśnie. A jak będzie jeszcze, nie będzie różnego. Fede. Jeszcze biegnie Fede po piłkę. Karim Benzema. I to jest 2-0. 404 minuta. Nie wiem, która to jest bramka Karima. Chyba 26. 6 chyba. Chyba 26. Nie wiem dokładnie. Nie dowiemy się, ale po meczu sobie sprawdzę. Myślę, jeśli będę właśnie pamiętał. Courtois dobrze wychodzi, łapie piłkę i tutaj koniec pierwszej połowy. Dobrze to idzie nam, gdyby nie to, że Deportivo, no w tej grze też gra właśnie, więc nigdy nie wiadomo, jak oni sobie radzą. Gdyby nie to właśnie, że oni są na 9 miejscu, to pewnie bym kogoś wziął z ławki, znaczy z rezerw kompletnie tam. Na przykład właśnie, no nie wiem, Ceballos, Blanco, bo właśnie troszkę bym niektórych pozmieniał, żeby jeszcze też ci impulsowi, co są. W sumie Luka Jovic jest chyba, więc Luka bym mógł wprowadzić, a Karim bym mógł sobie odpocząć, to jest strata kosztowna, ale był spalony. Karim, aj, nie udało się, nie było to tak piękne, jak myślałem, że może być. Mendy, nie da tutaj przejść. Karim powoli, coraz bliżej bramki. Karim, koło bramki niestety tym razem. Poczecho, wykop. Dobrze się tutaj ustawił Fed od początku. Nie, chciałem do Mbappe, szkoda tej sytuacji, tam świetnie się wystawił Kylian. Faul tam będzie? Nie było, Casemiro. Courtois pięknie zgarnia tą piłkę. I dobrze, teraz wybicie od razu, czy podanie od razu do Fede, który niestety traci dość szybką piłkę. Pięknie, Courtois. Piękna interwencja. Powinna być tu bramka kontaktowa. Powinna być, no ale jednak na szczęście nasze nie udało się Deportivo. O, Mbappe. Miałem nadzieję, że się uda podać do Fede i w miarę tutaj dobrą kontrę skonstruować. Bardzo słaby strzał, bo to był chyba obrońca, jeden z obrońców Deportivo, więc no akurat nie udało im się, że w tej pozycji nie był jakiś zawodnik, który
no, umie zdecydowanie lepiej wykańczyć jakąkolwiek akcję. Żałuję, że to nie Hakimiego. Hakimi by to naprawdę dynamicznie na tej prawej obronie defensywie sobie poradził, a niestety właśnie Vázquez nie jest najbardziej dynamicznym zawodnikiem. Mbappé dobry blok teraz. Myślę, że teraz jakoś trzeba będzie zrobić zmianę właśnie, że Benzema mógłby sobie już odpocząć, Jović mógłby wejść, nie, nie to. Tak, właśnie Jović mógłby sobie już wejść na ostatnie jakieś około kwadransu pewnie. Dobrze, Vázquez, no i tak jednak, czyli dostanę nawet więcej niż kwadrans Luka Jović. I Vázquez tu właśnie powinien zgarnąć tą piłkę. Mbappé, widziałem właśnie, że Jović tu ma świetną okazję. Luka Jović z bramką na 3-0. Pięknie Luka, naprawdę. Bardzo udane ostatnie występy w wykonaniu Luki Jovicia. Teraz też dostaje szansę z ławki i od razu wykorzystuje w jednej z pierwszych akcji. I świetna też asysta Mbappé. Vázquez prawie minął się tutaj troszkę z celem. Dobrze, Courtois, nie wiedziałem właśnie gdzie ta piłka. Kto ostatecznie zgarnie? Fede, świetnie teraz, może uciekać. Może Luka, czemu nie? Wolę jednak, no Fede aż tak nie potrzebuje myślę tych bramek, a fajnie zawsze jak Luka sobie jako napastnik to jemu bardziej, tam naprawdę myślę, że troszkę bardziej potrzebne te bramki. I w 5 minut druga bramka już Luki Jovicia. Już jest dość właśnie blisko końca, więc sobie zostanę. Już spróbuję obronić czyste konto. Bo czasami ten komputer właśnie daje łatwo stracić sobie tą nawet bramkę, nawet jak się właśnie prowadzi wysoko. Nie jestem, nie mogę być w 100% tak pewny, że ja oczywiście będę grał, to nie strzeli nic drużyna Deportivo, no ale jednak lepiej możemy spróbować mieć wszystko w swoich nogach. Bez faulu tylko. Nie wiem co to przepuszczenie miał tutaj dać.